Prezes Obajtek blokował kontrolę NIK. Marian Banaś w Senacie o torpedowaniu pracy Izby. Kobiety na wybory. To one mogą mieć duży wpływ na wyniki. Festiwalowa Gdynia. Rusza Open Air, Radio Z też tam jest. Minęła właśnie 17. Prezes Orlenu Daniel Obajtek i członkowie zarządu blokowali pracę naszych kontrolerów. Mówił tak w Senacie prezes Najwyższej Izby Kontroli. Marian Banaś przedstawił sprawozdanie z kontroli. Były prezes NIK-u, dzisiaj senator niezależny Krzysztof Kwiatkowski zwraca uwagę, że marszałek Sejmu Elżbieta Witek również torpeduje pracę Izby. Za brak realizacji ustawowego obowiązku powołania członków kolegium NIK-u odpowiada marszałek Sejmu Elżbieta Witek. I dzisiaj musimy o tym głośno mówić, bo dokonuje się zamach na niezależny, konstytucyjny organ kontroli państwowej, który działa dla obywateli. Z 200 zawiadomień do prokuratury złożonych w ostatnich latach przez NIK śledczy rozpoczęli zaledwie kilka postępowań. Rola kobiet w jesiennych wyborach może być decydująca, uważają socjolodzy. Polityka PiSu wobec praw Polek może zachęcać wiele z nich do głosowania. Zaostrzenie prawa aborcyjnego, śmierć ciężarnych w szpitalach i wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego o dawaniu w szyję powoduje, że wiele kobiet pójdzie na wybory. Na sprawę Polek w kampanii stawia Lewica, co może przynieść jej wyższy wynik, mówi socjolog i politolog z Uniwersytetu SWPS Mateusz Zaręba. Lewica bez wątpienia chce budować na tym swój kapitał polityczny i słusznie, bo są to ważne problemy, więc Lewica musi jakoś się wyróżnić na tle opozycji. Sondaże pokazują, że tylko połowa kobiet w wieku 40-59 lat weźmie udział w zbliżających się wyborach parlamentarnych. Dokładnie kwadrans temu zaczął się pierwszy koncert tegorocznej edycji Openera. Lotnisko Gdynia-Kosakowo na 4 dni zamienia się w europejską stolicę muzyki alternatywnej. Na miejscu jest reporter Radia Z Maciej Bąk. Maćku, kto przyjechał na festiwal i na kogo? No, jak się rozglądam, to średnia wieku gdzieś między 20 a 30, czyli w sumie taka jak zwykle, tylko ja, stary wyjadacz, się chyba trochę starzeje. Na scenie namiotowej gra już Shiva, z główna rusza o 18, a oto najbardziej wyczekiwani artyści. Central Cee, Kukon. Na Kendricka Lamara, Cizę. Rok raczej na alternatywne jakieś takie mini rzeczy, Karolina Polaczek. Pogoda w Gdyni znakomita, choć żeby tradycji stało się zadość, coś tam w piątek ma popadać. Gdynia, Maciej Bąk, Radio Z. Kto nie dotarł do Gdyni, koncertu Republic może posłuchać w Radiu Z początek przed 20. A tymczasem zapraszamy na popołudniową rozmowę Radia Z. Beata Lubecka i jej gość. Gościem Radia Z po południu jest Stanisław Karczewski, senator Prawa i Sprawiedliwości, kiedyś marszałek Senatu. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. Prezydent Andrzej Duda w Kijowie. Czy jest pan zaskoczony? Czy pan wiedział w ogóle jako członek Prawa i Sprawiedliwości, że pan prezydent wybiera się do Kijowa? Nic, dla pana zaskoczenie. Nie, zaskoczeniem nie, bo nie jest po raz pierwszy, no, ale nie wiedziałem nic. No, jednym z tematów mają być przygotowania do lipcowego szczytu NATO. Mhm. No to bardzo ważny szczyt NATO. No tutaj NATO musi mówić jednym głosem, powinno mówić jednym głosem i no, szczyt odbędzie się w Wilnie. No i zobaczymy. Bardzo cieszę się, że doszło do wizyty. Nie pierwszej wizyty. Piątej. Tak, piątej. Mhm. No, bardzo dobrze, że mamy takie bliskie kontakty z Ukrainą, wspieramy Ukrainę. Walczy nie tylko o swoją niepodległość, ale również i o nas, i o naszą, i o Europę. Tak, a czy to jest suwerenny kraj Ukraina? Czy kraj suwerenny? No jest w stanie wojny w tej chwili, jest w sytuacji bardzo wyjątkowej, złej, musi być wspierane, jest wspierane i bardzo wspieramy i będziemy wspierać i mam nadzieję, że również całe NATO będzie wspierało. Ale tego, że jest w stanie wojny, czy w takim razie przed wojną był to suwerenny kraj? Wie pani, no trudno, czy przed wojną był suwerenny? Chyba tak, suwerenny. No, to podejmowano decyzje, wie pani, odbywały się wybory. Na pewno wiele. Ja na Ukrainie jako marszałek Senatu, pani wspominała, że faktycznie w dziewiątej kadencji byłem marszałkiem. Wielokrotnie byłem na Ukrainie. Na Białorusi też. Na Ukrainie byłem wielokrotnie, na Białorusi byłem dwukrotnie. Pan miał bardzo dobre wrażenie, jeśli chodzi o dyktatora Łukaszenka. Wracając do Ukrainy. Nie, wtedy walczyliśmy o Białoruś. Walczyliśmy o Białoruś i chcieliśmy Białoruś przyciągnąć do Europy. Chcieliśmy szeroko otworzyć. To był szeroko zakrojony, dobry plan otwarcia furtki, bramy szerokiej dla Białorusi, aby Białoruś no, poszła do Europy. Nie chciała. Dyktator jednak nie chciał. A co mówi wasz przyjaciel i sojusznik Viktor Orban? Zwycięstwo Ukrainy jest niemożliwe, to nie jest suwerenny kraj. Mogą walczyć tylko dlatego, że my na Zachodzie ich wspieramy. Jeżeli zatem Amerykanie postanowią, że chcą mieć pokój, to będzie pokój. No, jak nie się zgadzam pan? Się z tą opinią w całości. W
całości się no pamięta. Nie wiem, no może to tak, no nie słuchałem bardzo dokładnie, pani, przepraszam bardzo, musiałaby pani redaktor jeszcze raz przeczytać i zacytować całe zdanie. Być może jakiś fragment tej wypowiedzi jest zgodny z moimi poglądami, ale generalnie nie zgadzam się z opinią i stanowiskiem Viktora Orbana. Mamy swoje stanowisko, swoją politykę, no tutaj różnimy się z Orbanem. Co nie przeszkadza robić interesu z Węgrami? No to jest nasz partner od wielu lat. Tworzymy wspólnie z krajami, z innymi krajami, myślę tutaj o Czechach i o Słowacji, grupę V4. No nie chcielibyśmy, żeby V4 przestało funkcjonować, przestało istnieć. Odbywają się spotkania w tym w formacie. Myślę, że kiedyś taką mam nadzieję, że wrócimy do normalnych relacji, do normalnych stosunków z Węgrami. W tej chwili zasadniczo nie zgadzamy się z polityką, jaką prowadzi Viktor Orbán. Ale nie odcinamy się też od niego. Pan prezydent No, panie redaktor, nie, proszę tak nie mówić. Odcinamy się od tych słów i od tego, w jaki sposób... Ale interesy, Viktor Orbán. Nie, pani redaktor, nie jest agresorem, nie prowadzi wojny. Możemy prowadzić z nim w dalszym ciągu dialog polityczny, natomiast odcinamy się, krytykujemy, nie zgadzamy się z tą polityką. A dlaczego niezależne media są taką solą wokół PiSu? Jak? Dlaczego? Nie, ja myślę, że to nie chodzi o niezależne media. Chodzi tylko o te media, które no, tak wyraźnie, jednoznacznie określają się po innej stronie i robią... Jakie media pan ma na myśli? Ja nie będę mówił w tej chwili, nie będę chciał... Ale już pani redaktor, ale wszyscy dokładnie wiemy, wszyscy dokładnie wiemy, która telewizja... Ja was słucham, was, czyli polityków Prawa i Sprawiedliwości, to najbardziej uderzacie w TVN, ale ja... Pani redaktor, nie zgadzam się z tą polityką, która jest w tej stacji prowadzona. Jest wyraźnie... Bardzo często. Takich dwóch dużych portali informacyjnych, Wirtualnej Polski i Onetu. Czytał pan? No akurat dosyć często czytam jeden i drugi portal. Ostatnio miałem sporo innych zajęć i mam pewne braki. Wrócę do lektury. No to obydwaj panowie, pan Kapusta i pan Węglarczyk opisali, że przyszli do nich, można tak nazwać, emisariusze władzy i proponowali kupno, proponowali współpracę, no też chcieli ingerować w politykę kadrową. No, nie, no w jaki sposób mogli ingerować w politykę kadrową, no to już panu, nie wyobrażam. To przeczytam, to pozwoli ja panu, że... Ja przeczytam sobie ale ten artykuł. Ale pozwoli pan, że jednak posłużę się cytatem. Mhm. Przekaz od prezesa państwowej instytucji do członka zarządu WP z podpowiedzią, których dziennikarzy należałoby zwolnić, których zatrudnić. Pojawiły się konkretne nazwiska, stanowiska, w tym konkretny kandydat na wicenaczelnego. Czy to są standardy państwa demokratycznego? Panie redaktor, czy to są standardy rozmowy? Rozmowy można prowadzić najprzeróżniejsze. Nie znam szczegółów tych rozmów i nie chcę się odnosić. Nie chcę się, tak? Nie chcę się... I wstawiasz no tam swoich ludzi, komisarzy politycznych? Ale w ogóle ja nie wiem, o czym rozmawiamy w tej chwili, dlatego że ja nie znam faktycznej treści tych rozmów. Jest to jakaś interpretacja z jednej strony. Musiałbym poznać również głos. Ja w ogóle nie wiem, czy takie rozmowy były prowadzone. Dlaczego nie pan znam ich treści. Że redaktorzy naczelni mieli ale czy ja to powiedziałem? No, ale to pan redaktor mówi. Pan nie wie, czy ja, no nie, ja nie chcę. No, oczywiście, że nie wiem. Ja no, nie chcę komentować jakiejś wypowiedzi. No to zakłada pan, że w takim razie obydwaj redaktorzy naczelni nie znam tej sprawy i nie znam tej sprawy zupełnie i nie będę jej komentować, dlatego że no, nie znam w ogóle. No, pierwszy raz słyszę o tym i tyle mogę powiedzieć. No to kolejny cytat, tym razem z Bartosza Węglarczyka, redaktora naczelnego. No bardzo sprzyjającemu Prawu i Sprawiedliwości wielokrotnie dał dowód. Ale tego. To media są do tego, żeby sprzyjać władzy? No ale to nie chodzi o sprzyjanie, chodzi o obiektywną ocenę, a wielokrotnie, wie pani, no pani się przygotowała, ja mogę na następne spotkanie przynieść wszystkie materiały dotyczące wypowiedzi i opinii pana Węglarczyka, no, które są bardzo nieprzychylne i niesprawiedliwe w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości. No to zacytuję. Gdyby pana redakcja miała być naprawdę niezależna, tak usłyszał od... no, nazwijmy to wysłannika władzy niezależna, to powołałby pan nas od stanowiska zastępcy redaktora naczelnego osobę, która odpowiadałaby za to, żeby w Onecie reprezentowany był punkt widzenia rządu. Ten człowiek nie powinien być jednak podległy panu, a bezpośrednio zarządowe firmy.
Pani redaktor, w ogóle nie będę tego komentował, naprawdę, bo no, nie jest to moja domena, media, ja oczywiście czytam media, ale się tym nie interesuję, kto, w jaki sposób i z kim prowadzi rozmowy, zupełnie jest to mi obce. A tym się pan interesuje na przykład, że przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji no, wszczyna postępowanie wobec mediów właśnie, które patrzą władzy na ręce? Na przykład? No na przykład TVN, TOK FM, Radio Z. No ale w jakim obszarze? No przecież to nie dzieje się przypadkowo chyba, prawda? Ja no, też nie media, jestem jego adwokatem, media, ale... kuratelą, można powiedzieć. No ale pani redaktor, no więc proszę podać przykłady, to się do tego odniosę, ale to bym musiał też znać szczegóły. No, naprawdę nie interesowałem się w tej chwili i nie interesuję się tym, aż co nie chcę się w to robić. Wierzyć. Że co? Że pan się tym nie interesował. Pauza. Tutaj no nie, pani redaktor, czy ja się interesuję? Się radiowa, ja się interesuję bardzo czas... wieloma sprawami, ale nie śledzę tego, co się dzieje w kuluarach ZPE, mediów. Na YouTubie i proszę zostać z nami, Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. To jest gość Radia Z. I przypomnę, że gościem Radia Z jest Stanisław Karczewski, senator Prawa i Sprawiedliwości. No jeszcze na nawiązaniu do tej wizyty w Kijowie. Czy pan prezydent również tam, jadąc do Kijowa, chce w ten sposób trochę też podreperować swoją reputację? Przede wszystkim nam chodzi, ja myślę również, że i panu prezydentowi o to, aby wzmocnić Ukrainę i to jest zapewne na 100% jego cel. Ale pytam o tej reputacji, która jednak została nadwątlona po tym, jak pan prezydent najpierw podpisał ustawę w sprawie powołania komisji. Ale to pani redaktor tak ocenia. To jest ocena pani. Ale pan prezydent się z tego wycofał. No, przygotował swoją nie wycofał się. Uznał, że ta ustawa, którą podpisał... Pani redaktor, jest to pani ocena. Jest to pani ocena. Daleko idąca i bardzo niesprawiedliwa. A co jest tutaj niesprawiedliwego? Jeżeli coś się podpisuje, a później chce... No prezydent... absolutnie wielokrotnie widać, na ten temat. Ale absolutną zmianę stanowiska, że najpierw nie, pan dlaczego? Prezydent wyszedł, bronił tej ustawy. Oczywiście, bronił i broni, a nie broni jej. Broni. Później mówił nawet, że byłby w stanie to wytłumaczyć Joe Bidenowi, a za dwa kolejne dni wychodzi i mówi, że ma swoją ustawę. Nie swoją ustawę, wybija, tylko korektę. Wybija zęby tej ustawy, którą przygotowali teoretycznie posłowie Prawa i Sprawiedliwości. To jest pani redaktor ocena, bardzo niesprawiedliwa, dlatego że pan prezydent nie zmienił swojego zdania. W dalszym ciągu bardzo pozytywnie ocenia tą ustawę i tą komisję. No tylko dokonał pewnej korekty, która została przyjęta również i przez nas, a zrobił to też wychodząc na przeciw głosom opozycji. Zrobił to i absolutnie nie wycofując się z pierwotnej oceny ustawy. No, ta ustawa w ocenie wielu uznanych autorytetów prawniczych wywołała opomstę. Ale są autorytety, ze standardami pani redaktor, prawa. Pani redaktor, dziennikarze bardzo często używają określenia, coś jest niekonstytucyjne. To, czy jest coś konstytucyjne, czy nie, określa tylko i wyłącznie, zgodnie z ustawą zasadniczą, określa Trybunał Konstytucyjny. Można powiedzieć, co jest zgodne z konstytucją, a co nie jest. Można mieć wrażenie, że coś jest niezgodne. Prawdy, pani również pewnie to ocenił i doszedł do wniosku, że jednak się pomylił. Nie pomylił się pani redaktor, bardzo dobrze, że podpisał. Szybko podpisał, jak pani dobrze wie. Nie szybko się wykorzystywał. Z tego wycofał. Pani redaktor. No pani się, nadinterpretuje. Nie wycofał się z tego. No pani mówi w tej chwili nieprawdę, bo nie wycofał się. No jak miał się wycofać? Zrobił korektę ustawy. To nie jest... Podpisał z pełnym przekonaniem projekt ustawy, odesłał w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego, a potem przygotował inny projekt ustawy, który de facto... Nie inny projekt ustawy, pani redaktor. Słuchaczy w błąd. No jaki inny projekt? No a to, no, to był ten sam projekt? Oczywiście, że tak. To była korekta tylko tego projektu. No, ale jednak zdecydowana zmiana nastąpiła. Ale chodzi o co chodziło w tej ustawie? No o co chodziło? O to, żeby na przykład pewne osoby pozbawić możliwości pełnienia funkcji państwowych. Nie, no pani dopowiada rzecz. Dochodzi dochodzenie do prawdy. Tego, kto i jakie interesy prowadził z Moskwą. I komisja śledcza tego nie dałaby rady. Dlatego trzeba było powołać specjalną komisję weryfikacyjną. Oczywiście, że tak. I to jest bardzo dobry pomysł i bardzo dobre rozwiązanie, bo Polacy powinni wiedzieć i zgodził się na to prezydent, zgodził się z tym i również parlament. Parlament ma do tego prawo. Tak on przyspieszyło, że przed wyborami ta komisja raczej nie powstanie. A co
to jest okres przed wyborami, to przed wyborami można, a po wyborach nie można. W każdym momencie, można, jak najbardziej. W każdym momencie kadencji można podejmować ustawy i ważne ustawy. To kiedy zostanie w takim razie powołany skład tej komisji? Tego nie wiem, zobaczymy, czekamy. Aha, nie czyli wiem. Teraz pośpiechu nie ma, tak? Ja nie wiem, pani redaktor, kiedy. Mam nadzieję, że niebawem zostanie skład komisji powołany. To jeszcze gwoli wyjaśnienia i dopełnienia tego tematu też, a propos niezależności mediów. Nie wiem, czy pan wie. Pewnie nie, skoro był pan bardzo zajęty, że... Nie czytałem tych artykułów. Deklaracja redaktorów i redaktorek naczelnych największych polskich mediów, którzy piszą, że jako redaktorki i redaktorzy naczelni największych polskich mediów. Największe media. No chociażby. TVN, Radio Z, aha, to RMF. Ja myślałem, że mało mówi pani redaktor o tych portalach internetowych. Okay. Również te portale tam się znalazły. Jako redaktorki i redaktorzy naczelni największych polskich mediów stajemy w obronie ich niezależności i deklarujemy nasze niepodważalne przywiązanie dla wartości dziennikarskich, takich jak obiektywizm, rzetelność i uczciwość dziennikarska. Dziękuję bardzo, bardzo się cieszę. A po co Jarosław Kaczyński wszedł do rządu? Wie pani, to jest pytanie, które często jest przez opozycję zadawane, bo jak prezes nie był w rządzie, to była krytyka. Jak prezes wszedł do rządu, to jest krytyka. No wyszedł po z rządu to, rok temu, mówiąc, że musi się zająć partią. Wszedł po to, żeby po prostu razem z premierem Mateuszem Morawieckim prowadzić sprawy polskie i wprowadzać dobre ustawy i dobrze koordynować razem z premierem pracę rządu. A widział pan ostatnie posiedzenie rządu? Zdjęcia z tego posiedzenia rządu? Widziałem. I widział pan, jak siedzieli premier i prezes? No, siedzieli obok siebie jako jedyny wicepremier. No tego jeszcze nie grali. No jako jeden wicepremier uważam, że to zupełnie oczywiste, że pan premier Jarosław Kaczyński siedział obok prowadzącego obrady Mateusza Morawieckiego. Aha, to w takim razie premier prowadził tylko obrady, tak? Dlaczego? No pani redaktor, a co miał nie prowadzić? No, czy marszałek tylko prowadzi obrady? No, ale jednak wicepremier to ktoś niżej ustawiony w hierarchii niż premier. Taki zastosowali panowie rozkład i ja nie widzę nic w tym złego. To jest pytanie słuchacza, kto w końcu przewodniczy Radzie Ministrów? Odpowiedziałem przed chwilką. Już powiedziałem. Czyli premier i wicepremier. Nie, no, ale pani redaktor, to no, jak odpowiadam na pytanie, no mówię, że prowadzi premier Mateusz Morawiecki, no bo jest premier. Ale obrady prowadzi. No jak się pani pyta, kto prowadzi, no to ja mówię, prowadzi premier Mateusz Morawiecki. Ale kto będzie ostatecznie podejmował decyzję? No, ale oczywiście, że rząd podejmuje i premier. No, to jest, i wicepremier. No pani redaktor, no jest określony dokładnie harmonogram pracy i sposób prowadzenia obrad i to absolutnie jest w dalszym ciągu tak, jak było. Nie wiem, czy pan widział taki, pewnie też nie, sondaż dla Wirtualnej Polski. Co Polacy sądzą właśnie o powrocie prezesa Kaczyńskiego do rządu i 85% uczestników badania stwierdziło, że to właśnie teraz prezes PiS będzie miał decydujące zdanie w sprawach polityki rządowej. Gdzie na czele formalnie stoi Mateusz Morawiecki? Pan prezes Jarosław Kaczyński jest naszym liderem i na pewno będzie miał bardzo duży wpływ na podejmowane decyzje w rządzie. Co więcej, 71% ankietowanych wyborców PiS-u uważa, że Jarosław Kaczyński będzie miał teraz kluczowe zdanie w rządzie. No pan premier Jarosław Kaczyński kluczowe zdanie ma od wielu lat w naszej formacji politycznej. Premier Morawiecki jest marionetką? Nie, nie jest marionetką, absolutnie jest premierem i myślę, że wejście prezesa Jarosława Kaczyńskiego, wie pani, to też może być to, co powiem, zinterpretowane różnie, ale wzmocniło również pana premiera Mateusza Morawieckiego. A dlaczego trzeba było wzmacniać pana premiera Morawieckiego? No, dlatego, żeby był silny rząd, no. I tak, żeby a to był słaby rząd? Nie, był bardzo silny, a teraz będzie bardzo, bardzo silny. Ale dlaczego trzeba było to wzmacniać? No pani redaktor, no dlaczego? No taką decyzję podjęliśmy. Uważam, że no pani się zadawała 1000 pytań, dlaczego premiera Jarosława, czy tam prezesa Jarosława Kaczyńskiego nie ma w rządzie. Teraz jak nie, to pani się... No to ktoś i to inny dziennikarze niezależnie zadawali takie pytania, a teraz pani zadaje dziesiątki pytań, dlaczego? To dlatego, żeby usprawnić działania... Logicznym byłoby, gdyby premierem został Jarosław Kaczyński, no. No dobrze, no to jest tak według, ale to pani decyzje. Ma taką logikę, my mamy inną logikę. Rozumiem, żyjemy w demokracji i możemy, no, cieszyć się, że możemy mieć swoje zdanie. No zazwyczaj jednak jest tak, że premierem jest
lider partii rządzącej, który de facto ma najwięcej. Premier Jarosław Kaczyński przyszedł do rządu, wszedł do rządu przed końcem kadencji. Donald Tusk przed końcem kadencji uciekł do Brukseli. Wtedy, kiedy spadały jego słupki bardzo wyraźnie, bo wtedy przecież Platforma Obywatelska niezwykle traciła i uciekł, prawda? A tutaj mamy sytuację zupełnie odwrotną. Premier, prezes Jarosław Kaczyński. Nie, no ale to możemy to. No, ja porównuję. Chciał pan tutaj dowieść, że jednak jaka jest różnica między prezesem a liderem. Ja porównuję pewne fakty i mam do tego prawo. No, i interpretuję zupełnie obiektywnie. No, uciekł wtedy tutaj prezes jako lider partii, wraca do partii. A jesteście gotowi do współrządzenia z Konfederacją? Jesteśmy gotowi do prowadzenia dobrej kampanii wyborczej, tak żeby wygrać wybory i mamy taką nadzieję, że będziemy rządzić. Koalicje zawiera się zawsze po wyborach, a nie przed wyborami. Koalicję rządową. Wiele wskazuje, że rzeczywiście będzie to trzecia siła w parlamencie. I bez tej siły w parlamencie trudno będzie utworzyć sejmową większość. Tworzy się rząd po wyborach, nie przed wyborami i po wyborach. Któregoś tam października czy listopada będziemy tworzyli rząd, a mam nadzieję, że samodzielnie i że to będzie trzecia kadencja Prawa i Sprawiedliwości, po to, żebyśmy prowadzali dalej dobre zmiany i prowadzili Polskę w tym kierunku, w jakim prowadziliśmy przez 8 lat. A wyobraża pan sobie w rzędzie na przykład Sławomira Mentzena? Pani redaktor, ja, wie pani, wyobraźni mam bardzo dużo. Ja słyszałem na sali obrad, jak pan Nitras mówił o koalicji z Konfederacją. Mówił wyraźnie, wyobraził, że razem coś tam zrobimy po wyborach. Ale powiedział to expressis verbis, tak? No bo tak, ja sobie nie przypominam. No to proszę odsłuchać i zobaczyć. No więc wie pani, no on ma wyobraźnię. A pan cały czas odwraca kota ogonem, bo ja pytam, czy pan sobie wyobraża w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, ale Konfederacji ja, i na przykład tak ministra Mentzena albo ministra Brauna. Nie wyobrażam sobie akurat, jeśli chodzi o tą drugą osobę. Dlaczego? No bo słuchałem jego wypowiedzi ostatnich i nie wyobrażam sobie tego. Na pewno takiej osoby nie widziałbym w rządzie. Natomiast, tak jak mówię i powtórzę to jeszcze raz, formułuje się rząd po wyborach. Pan senator Prawa i Sprawiedliwości. Nie ma nigdzie tutaj zegarka. Widzę. Tak. Pan ma na ręku, ja mam tutaj na ścianie. Ja to wszystko widzę. Wytłumaczę od razu, że pan senator chce wyjść nieco wcześniej, ponieważ ma jeszcze inne obowiązki w mediach. O to prosiłem, dziękuję bardzo. Tak, dlaczego na czele OHP, czyli Ochotniczych Chówców Pracy, stoi pani Małgorzata Zwiercan, która była posłanka, ale została... A nie miałem żadnego wpływu na to, nie wiem. Na czele takiej instytucji, która jest finansowana z budżetu państwa, ze środków europejskich i z Funduszu Pracy, stoi osoba, była posłanka, skazana prawomocnym wyrokiem, który oznacza zakaz pełnienia funkcji publicznych za głosowanie na dwie ręce i ten zakaz obowiązuje 2 lata. Było to na pewno było to naganne. Wielokrotnie pani poseł czy pani prezes, nie wiem jaką w tej chwili funkcję pełni dokładnie, mówiła o tym. Ubolewała z tego powodu. No to był jej wielki błąd. Natomiast w tej chwili chyba już te 2 lata minęły. Została skazana prawomocnym wyrokiem w styczniu tego roku. Tego roku? Tego nie wiem. Pani redaktor, jeśli ale jest dla pana tutaj jest jakaś kolizja, w taki sposób stoi na czele instytucji finansowanej przez budżet państwa również? Ale pani redaktor, jeśli jest kolizja prawna, to ja nie powoływałem, więc nie wiem, nie znam warunków powołania pani poseł na to stanowisko. Zupełnie jest to sprawa mi nieznana. Akurat nie wiedziałem. Teraz dowiedziałem się od pani redaktor. Czyli nie wiedział pan, że Małgorzata Zwiercan stoi na czele OHP? Nie wiedziałem. A wie pan, że to jest takie miejsce, w którym zatrudnienie znajdują działacze Prawa i Sprawiedliwości też? Spośród 40 osób pełniących funkcję komendantów OHP, co najmniej 24 to działacze Prawa i Sprawiedliwości, ustalił nasz reporter Maciej Bąk.
Nie wiem tego, pani redaktor, no, ale przecież czy to jest grzechem być członkiem Prawa i Sprawiedliwości nie, i gdzieś funkcjonować? Tylko, a być może pozostali są, a czy sprawdził pan dziennikarz, redaktor, czy są tam członkowie Platformy Obywatelskiej, ilu jest? No tego nie sprawdził, tak? No może sprawdzi, zobaczymy. No ale chwileczkę. Zastępcą Zwiercan jest radny Sejmiku Województwa Podlaskiego z ramienia PiS. Ja mogę tak wymieniać, generalnie, jeśli chodzi. No tak, ale pani redaktor... Komendant na Pomorzu, Sopocki radny PiS Paweł Petkowski. W województwie warmińsko-mazurskim trójka komendantów to radni Prawa i Sprawiedliwości. Szefem OHP jest radny sejmiku Dariusz Rudnik, który zarobił 221 tysięcy w ubiegłym roku. To pani redaktora, proszę sprawdzić w 2015 roku, kto był, piastował te... No, ale co za Ale nie, no jak to? Ale co ma do rzeczy? No takie porównanie. No, czy ale tam co byli... to ma do rzeczy? No, 2015 no, roku. No miał być... umiar, no, pokora, praca. No, unia, pokora, praca i to praca, no praca. No, czyli rozumiem, że pana to w żaden sposób nie gorszy, ani nie dziwi. Uważa pan to za praktyki, które są po prostu dopuszczalne absolutnie i tak powinno być. No ale pani redaktor, no to, że ktoś należy do Prawa i Sprawiedliwości, to naprawdę nie może być przeciwwskazaniem ale do zatrudnienia. Ale dlaczego musi pracować w instytucji państwowej jednak? No, dlaczego? Ale w ogóle ma nie pracować, tak? Nie, no, dlaczego? Nie, ale w dlaczego prywatnej ma pracować. Ale... Pani redaktor, może pracować tam, gdzie są warunki i może pracować. I gdzie został zatrudniony, rozumiem. I ta praca po prostu sama przyszła. Czyli można faktycznie powiedzieć, że dobra zmiana dla działaczy PiS-u, gdyby jeszcze wziąć pod uwagę klub milionerów. My wprowadzamy zmiany w Polsce, to naprawdę nie są, wie pani, ja się zajmuję polityką niekadrową, bo pani pyta mnie o kadry, tylko zajmuję się polityką jako taką. Jak to mówił klasyk, najważniejsze są kadry, są najważniejsze. No ważne są, bardzo istotne na pewno, natomiast nie jest grzechem członkostwo w Prawie i Sprawiedliwości i z tym można przecież funkcjonować i ale być ja nie zatrudnionym. Ale grzechem jest przynależność do Prawa i Sprawiedliwości, tylko że akurat to się składa, że działacze Prawa i Sprawiedliwości znajdują zatrudnienie właśnie w tego typu miejscach, po prostu, które są finansowane również przez budżet państwa. No ale czy to jest jakiś grzech, czy to jest nieprawidłowość? No przecież to pani nie sprawdziła, ilu jest członków Platformy Obywatelskiej. Ale dlaczego? No ja opieram się na tym, co... Albo pani się opiera na materiale, który został przygotowany no, pod kątem przynależności partyjnej. Ale dlaczego pan zarzuca stronniczość mojemu koledze po prostu? Nie, ja się pytam. No, tylko, na 40 komendantów, 24 to jest, to są członkowie Prawa i Sprawiedliwości. No dobrze. No i? No nie, no pani redaktor, dla mnie to naprawdę nie jest temat do rozmowy. No tyle. To nie jest temat do rozmowy. No, tak, no pani redaktor, no czy to jest, czy grzechem ale jest przynależność tego, do... No tak, no ale... Bo grzechem to jest kogoś zabić. No dobrze, ale co, nie można pracować w instytucjach, będąc członkiem Prawa i Sprawiedliwości? Tylko, że zawsze krytykowaliście, będąc w opozycji, tego typu praktyki. Zawsze krytykowaliście. Mówiliście, że rządzący wszędzie wstawiają swoich, a tutaj z czym mamy do czynienia? Postawiali swoich, tak. A tutaj z czym mamy do czynienia? No to pani redaktor... Poproszę o następne pytanie, bo... Ale, ale z czym mamy do czynienia? No dobrze, dokładnie z tym samym. No pani, no dobrze. No i... No i rozumiem, że wszystko w porządku, nic się nie stało. A czy ja powiedziałem, że wszystko w porządku, czy źle, czy nie? A czy był pan na wiecu w Bogatyni? Powiedział pan, że to nie jest grzech należy do PiS-u, no, czyli odwracał pan znowu kota ogonem. Proszę powiedzieć, panie marszałku, czy był pan... Staram się bardzo rzetelnie odpowiadać na pytania, no ale dręczenie drążenie tematu OHP przez 10 minut, bo spojrzałem na zegarek, no to może 8, no to nie 10 minut. Zaczęliśmy o tym 17.22, teraz mamy 17.28, więc proszę nie przekręcać. 6 minut OHP, no bardzo, to 10 na 6 to jest różnica. A czy był pan na wiecu w Bogatyni? Byłem. No ile tam było osób? Nie wiem. Ale na pana wizytę to było tam według 10? Mnie bardzo, według mnie bardzo dużo. Stałem w tłumie, byłem ze swoimi przyjaciółmi. Morze flag, trudno jest mi ocenić, jak dużo ludzi było. Mogę tylko powiedzieć, że było bardzo, bardzo dużo. No to Tadeusz pyta, słuchacz, dlaczego PiS twierdzi, że na wiecu w Bogatyni było 14 tysięcy? No bo tyle zostało, taka liczba została podana przez służby.
Przez które służby? Ja nie wiem, przez które służby. Służby, które ochraniały, taką informację przekazał. Przez służby, które ochraniały, czy przez służby wynajęte przez PiS? Ja usłyszałem od Rafała Bochenka tą informację i ja mu w to wierzę. No, dziennikarz Radia Z ujawnił, że to nieprawda, że tam na pewno nie było 14 tysięcy. Zrobił zdjęcia, właściwie nie on, tylko poprosił mieszkankę bloku w Bogatyni obok tego miejsca, gdzie odbywał się wiec. No i tam nijak nie jest 14 tysięcy. I ile tam było? 3 tysiące. No to na pewno nieprawda. Ale pokazać panu zdjęcie? Tak na koniec, bo zaraz skończymy, bo widzę, że pan się spieszy. Nie, ja się nie spieszę. Nie, no też pan się spieszy. O, tak. To jest to zdjęcie, proszę. To jest zdjęcie z Bogatyni. To jest 14 tysięcy. No nie, no to wie pani. No to ja mogę pani pokazać. Dobrze, proszę zdjęcia, pokazać, proszę tak? bardzo. Pani pokaże zdjęcia. No jakie to jest lot ptaka? No, to jest i z jakiej, balkonu. A o której godzinie to było robione? No, na początku, jak sądzę. No, no proszę powiedzieć, bo tak pani pilnuje czasu, to proszę sprawdzić, o której godzinie było robione. No, a pana zdjęcie, które było robione? No, ja mam... oczywiście, proszę bardzo, ja tu bo pokażę... Bo wiec miał się rozpocząć od 13, rozpoczął się z poślizgiem. Tu jeszcze było mniej ludzi, prawda? Jeszcze mniej tak, ludzi. No tutaj, tak, nie, tak. No, ale tutaj to jest mniej po prostu ludzi. Widać, że ludzie się ustawiają specjalnie do zdjęcia. Tak, ale tam w ogóle jest mało ludzi, no bo to jest zdjęcie zrobione o 12.24, prawda? No więc natomiast zdjęcia, które są robione w trakcie, no to jest tłum ludzi wiwatujący. No z bliska to tak zawsze wygląda. No tak jest. No, tak, no to według to pani tak było mało, według mnie dużo. 17.30, zgodnie dziękuję z umową. Bardzo. Nie zadałam wszystkich pytań od słuchaczy, bardzo przepraszam, może następnym razem się uda. Dziękuję. Raczej do pani redaktor nie przyjdę. Dziękuję. A dlaczego? Bardzo. Dziękuję. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.